Kiedy kręciłem film I Am, nie myślałem o kolejnym filmie, ale zacząłem kręcić przyrodę. Jakoś przyszło mi na myśl Adam i Ewa i to, co było przed nami, przed człowiekiem, czyli przyroda. I jakoś zaprowadziłem to do takiej sceny, gdzie ja jestem w błocie, takim człowiekiem, który zostaje dopiero co stworzony. Jak Adam trochę, prawda? Idę właśnie taki performance sobie zrobić. O, kamera jest. To jest ta lokalizacja i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Co to było? Sesja portretowa? A może to była sesja kreacyjna? Nie mam pojęcia. Ale jakieś 2 tygodnie temu miałem takie wielkie natchnienie, żeby zrobić film. Nazwałem go na początku Before Us. Chodziło mi o ten początek na planecie, kiedy nie było jeszcze ludzi. I kiedy pojawił się Adam i Ewa. I tak sobie pomyślałem, o Boże, a gdybym był takim Adamem stworzonym z gliny w błocie i takim stojącym mężczyzną gdzieś w lesie, do tego ujęcia takiej przyrody, dzikiej przyrody. Film się rozmył, natomiast dzisiaj akurat żona wyszła, moja kochana wyszła cała w błocie, wysmarowana, i to sprowokowało mnie, żeby jednak nagrać ten film. Ona zrobiła mi zdjęcia, a to jest dzień, w którym wynajęliśmy kolejne miejsce i z którego się bardzo cieszymy, i tu jesteśmy już ostatnie dni. Ostatnie dni mamy dostęp do tego lasu, nazwijmy to na co dzień. Więc cieszę się bardzo, że to zrobiliśmy, że wykonaliśmy tę sesję. Nie wiem, co tam wyszło, ale cieszę się, że to zrealizowałem, bo chyba o to tak naprawdę chodziło, żeby to zrealizować, zrobić to, co się poczuło. No i nie spodziewałem się efektu takiego, jaki wyszedł. Wyszedł mistycznie, bym powiedział. To światło, ten popiół z ogniska, który świetną robotę zrobił. Tak mi przyszło do głowy, że w sumie ten film nagrałem po to, żeby nagrać ten poradnik. A co chciałem powiedzieć, to, że czułbym się źle, gdybym tych zdjęć i tego filmu nie nagrał. Dlaczego? Ponieważ to wychodziło z mojego serca. Bardzo chciałem to zrobić. To było takie moje marzenie, taka moja kreacja, którą miałem w głowie. I myślę, że chyba to jest najważniejsze, że często mamy coś w sobie, jakiś pomysł, ale go nie realizujemy, bo czekamy na lepszy czas, odkładamy. I myślę, że to jest najważniejsze, że jak mamy coś w głowie i bardzo to czujemy i to wychodzi z naszego serca, to zróbmy tego. Bo jak nie zrobimy tego, to będziemy po prostu cierpieć. Gdzieś nam się to potem odbije czkawką, że tak powiem. Więc róbmy to, co nam w sercu gra.